parę słów pan profesor Jacek Majchrowski, prezydent miasta Krakowa. Proszę państwa, poddajemy dzisiaj pierwszy odcinek tramwaju Rondo Grzegórzewskiego Lipówka. Pierwszy odcinek, który wozi, będzie pasażerów do ulicy Nowopuckiej. To jest odcinek 1650 metrów. Uruchomiliśmy go dlatego, nie czekając na zakończenie całości inwestycji, nie ze względu na trudności komunikacyjne i utrudnienia, jakie mają mieszkańcy tamtego rejonu, po to, aby tą komunikację można było już poprowadzić. Jak było powiedziane, od jutra ten tramwaj numer 20 będzie kursował. Będzie to tramwaj kursujący na zasadzie wahadłowej, także nie trzeba było budować pętli celem zawrócenia.